walił do mamy. Mama nawet nie jęknęła, tylko tak zadrżała i słyszałam ten bulgot krwi w niej. Nie pójdę na cmentarz, jak wiem, że ludzi nie ma na cmentarzu. Bo jak pójdę nad mogiłę, bo tam taka mogiła jednolita, długa je, to wszystkie widzę, jak się ruszają. Strasznie będę się piszczał, ksiądz. Eins. Im Zuge der Sicherungsaktion Werwolf 1 wurde der Raum etwa westlich der Punkte. W toku akcji zabezpieczającej Wilkołak 1 ewakuowano miejscową ludność z obszaru nieco na zachód od punktów. Obszar osiedlenia przez Biłgora i Tarnowo. Na zachodzie granica dystryktu. Na południu aż do Bełżca i stamtąd wzdłuż szosy przez Tomaszów do Zamościa, aż po południową granicę obszaru zasiedlenia. Der Teil südlich des Wilgoraja Waldes wird an Ukraine übergeben, und zwar so, dass... Ludność tego obszaru, od dziesiątków lat żyjąca z rabunku i bandytyzmu, zostanie usunięta. Tereny otaczające niemiecki obszar osiedleńczy zostaną zajęte przez Ukraińców, którzy utworzą przedpole. Są oni bardziej ugodowo nastawieni do Niemców. Przez tego rodzaju osiedlenie w ciągłym niepokoju żyć będą nie Polacy, lecz Ukraińcy, którzy staną się siłą obronną. Dzisiaj z tego żargonu hitlerowskich policjantów czytelne jest tylko jedno słowo – wilkołak. Wilkołak to mityczny stwór, który pojawiał się w księżycowe noce, siejąc śmierć i grozę. Niemcy nadali temu słowu zupełnie nowy sens. Wilkołakiem dla szefa SS i policji w Lublinie był zamojski chłop. Ten sam, który zrujnował pomysły nazywane Generalnym Planem Wschodnim, etnicznej przebudowy tej części Europy. Ten sam, który wzniecił potężne antyniemieckie powstanie, a potem rozpłynął się w nocy i w mroku, dotkliwie dając się Niemcom we znaki. Zamiar etnicznej przebudowy Europy Wschodniej był jednym z najbardziej szalonych niemieckich pomysłów. Rozstrzygał o losie 50 milionów Słowian, którzy wyrzuceni na Syberię mieli ustąpić przestrzeni życiowej Germanom. Rola Sonderlaboratorium SS, swego rodzaju obszaru doświadczalnego, przypadła Zamojszczyźnie. Od listopada 1942 roku metodycznie wioska po wiosce rozpoczęto wysiedlanie. Na początek 140 tysięcy ludzi. Dzieci miały być zniemczone, zdolni do pracy mieli stać się robotnikami przymusowymi. Bezużytecznych dla niemieckiej gospodarki czekały krematoria Auschwitz i Majdanka. Ale chłop zamojski, hardy i przywiązany do ojcowizny, nie miał najmniejszego zamiaru pokornie poddawać się dyrektywom autorów Generalplan Ost. W Sonderlaboratorium zapanował chaos. Udało się schwytać tylko 40 tysięcy ludzi, a mieszkańcy Zamojszczyzny utworzyli największe w kraju oddziały partyzanckie. Podupadło życie gospodarcze. Odilo Globocnik, szef SS i policji w dystrykcie lubelskim, prawa ręka Himmlera, uważał, że tylko zmasowany terror może złamać niepokornych Polaków. I dążył do realizacji swego planu bez względu na coraz trudniejszą sytuację na froncie. Akcji nadał kryptonim Werwolf, czyli Wilkołak. Okrutne hasło, okrutny plan, okrutne wykonanie. Otoczył całą południowo-wschodnią ziemię lubelską, skoncentrował jeszcze ogromne siły policyjne, wojskowe, zażądał posiłków z całego Generalnego Gubernatorstwa oraz z Galicji, skoncentrował te siły i uderzył. Formalnie operacja Wilkołak rozpoczęła się w czerwcu 1943 roku. Jednak jej filozofia od pierwszego dnia okupacji była obecna na terenach polskich zajętych przez Niemców. Zbrojny, spontaniczny zryw przeciw wysiedleniom przyniósł zmiany przede wszystkim ilościowe. Rosła fala okrucieństwa, bo to strach miał zmusić Polaków do uległości. Thank you.
Führer ustanowił w 1939 roku gubernię generalną jako rodzaj wyjątkowej administracji. Gubernia generalna jest, można by powiedzieć, nieujawnionym stanem wyjątkowym. Wynika to na przykład z faktu, że utrzymaliśmy policyjne sądy doraźne, które jako organ egzekucyjny mogą natychmiast wykonywać wyroki. W tym stanie wyjątkowym poszliśmy tak daleko, że nałożyliśmy na ludność tubylczą ofiary zupełnie odmienne od ponoszonych przez ludność innych obszarów. Historia lubi przewrotne gesty. Oto kręgielnia wybudowana przez Odilo Globocnika. Ulubione miejsce wypoczynku szefa SS i policji w dystrykcie lubelskim. Sochy, powiat Biłgoraj, Szarajówka, Majdan Stary, Potok Górny, Józefów koło Biłgoraja. To są dowody tego szczególnego traktowania, o których pisze Hans Frank. Tysiące pożółkłych karteczek, z których każda oznacza pojedynczą albo zwielokrotnioną ludzką śmierć. Józefów koło Biłgoraja dotyczy zamordowania rodziny Bartoszewskich. Tak wyglądało życie w lasach wokół Józefowa, nazywanego Republiką Partyzancką. Tu Rzeczpospolita była ciągle obecna, miała namacalny autorytet i siłę. Niemcy nazywali ten teren obszarem bandyckim. Dobrze wiedzieli, że te lasy są oparciem dla partyzantów walczących z kolumnami wysiedleńczymi sąsiednich obszarów. Wiedzieli też, że duszą i organizatorem tego oporu jest człowiek wyjątkowy. Konrad Bartoszewski, pseudonim Wir. Wielki, samorodny talent dowódczy. Nie mogąc ugodzić go bezpośrednio, zaatakowali mieszkańców Józefowa. Partyzancki oddział Wira stał się biernym świadkiem osobistej tragedii swego dowódcy i jego rodziny. Lutego 1943 roku był dla Józefowa iście sądnym dniem. Niemcy otoczyli całe miasteczko Józefów i kazali nam iść. I byli to chyba Własowcy na usługach Niemców, bo powiedzieli mi, że zabierać co lepsze, co lepsze, bo myśleli, że to będzie wysiedlenie. Przeleciał goniec jeden, przeleciał Józefowa i mówi: panie komendancie, mówi, rodzina już jest pod morem wystawiona, mówi, rozstrzelo. Państwo Bartoszewscy byli naprzeciw nas. Przeżegnali się, pocałowali się, bo rodzice byli po jednej stronie i po drugiej, a siostra była na środku. No i, ale tutaj obok stali czarnołebki, w czarnych tych mundurach, Ukraińcy. Oni przyklękli na jedno kolano i strzelali do tych ludzi. A później Niemiec jeszcze, chyba jakiś oficer, przyszedł i z pistoletu ich podbił. No to stąd widziałam bardzo blisko wszystko. Dowódca nasz odchodzi od nas na chwilkę, na bok. Ja mówię, on jak będzie słyszał strzał, to on sobie życie odbierze. A co zrobić? Ja mi idź poproś go u Wisa, o pistolet, żeby on nie miał broni przy sobie. Mówi, ja wiem, co wy myślicie, ja tego nie zrobię, co wy myślicie. Dajcie mu capnąć kilka minut, spokojnie. I odszedł od nas i zapłakał. I tak sobie stanął tam na boku. No i naraz słyszy mi strzał. To nad ojcem ciążyło chyba do końca jego dni. Wiem, że nawet będąc w tych stronach, to my z matką przyjeżdżaliśmy tutaj, składaliśmy kwiaty. Tata jak gdyby to omijał to miejsce. Myślę, że to był jakieś takie, o ile można użyć takiego porównania, wstyd przed rodzicami, może wstyd przed ojcem, że go nie posłuchał. I że to właśnie ten ojciec, matka i siostra zapłacili za to taką cenę.
Niemcy byli przekonani, że stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej złamią w Polakach ducha oporu. Jednak historia Wira dowodzi, że nie mieli pojęcia o ich psychice. Polskie państwo podziemne nie zamierzało tych wszystkich zbrodni ani zapominać, ani puszczać płazem. Wydarzenia w Józefowie i setki innych opisał kronikarz wojennych losów tej ziemi dr Zygmunt Klukowski, lekarz ze Szczebrzeszyna. Tam, gdzie przeszła zbrodnia, pojawiali się jego podkomendni z Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Dzięki nim wiemy, że w 186 egzekucjach masowych zginęło na Zamojszczyźnie 3 tysiące ludzi, że dokonano także 2,5 tysiąca indywidualnych zbrodni. Swe ustalenia doktor po wojnie przedstawił Trybunałowi w Norymberdze. Urząd Bezpieczeństwa rekwirował z bibliotek jego materiały do dziejów okupacji na Zamojszczyźnie, bo opisywały potęgę Armii Krajowej. Wywarł wpływ na całe pokolenia lokalnych historyków, kultywując precyzyjną pamięć o zbrodniach. Doktor Klukowski wiedział, że dokumentowanie tych zbrodni to nie jest sprawa jednego pokolenia, że jemu potrzebni są następcy i chytrze uruchomił młodzież. Ja uczęszczałem do gimnazjum i tam poznałem doktora Klukowskiego. Przekonał mnie, że potrzebne jest działanie polegające na zbieraniu relacji, wspomnień, archiwalii. No i wtedy ja, jako młody bardzo człowiek, mając zaledwie 19 lat, od chałupy do chałupy. Jeździłem po całym powiecie biłgorajskim, potem po całej Zamojszczyźnie i to trwało przez cały szereg lat. Zbierałem te relacje. Społecznie trzeba dodać, bo to była funkcja dziwna, społeczna ankieter Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Społeczna funkcja, żadnych wynagrodzeń nie utrzymywałem. Sarajówka, powiat Biłgoraj. Dziś trudno mi uwierzyć, że oto wędruję środkiem drogi, która niegdyś dzieliła na dwie strony ludną, piękną wioskę. Do 18 maja 1943 roku. Gdybym przed tą datą stanął tu o takiej wczesnej, przedporannej porze, słychać by było dookoła wiadra dzwoniące od cembrowiny studni, ryczące bydło, poranną krzątaninę, a w tej chwili pustka. Wiosną 1943 roku Niemcy wiedzieli już doskonale, że wielki plan wschodni kończy się fiaskiem. Rząd generalnej guberni rozpoczął w Berlinie gwałtowną kampanię przeciw Globocnikowi. Ten jednak nie dawał za wygraną, ciągle chcąc pozbyć się Polaków z Zamojszczyzny. Teraz hasłem stało się unicestwienie jej mieszkańców za powszechne związki z ruchem partyzanckim. Sposobem były pacyfikacje. Wioski zamykano pierścieniem okrążenia i zabijano wszystkich, którzy znaleźli się wewnątrz śmiertelnej pętli. Tu załutkało, tu był Klecha. Michał dalej, Józef był też tam. No, tu tam. Józef zaraz za nim był. Za nim był. Ale... To byli bracia. Tak, ale... I spali zaraz. Oni, no, wszystkie spalone są tutaj. Nie dostała się Anka, Michała. A, bo szła do Tarnogrodu, bo to było we wtorek, tak jakby dzisiaj wtorek. I oni szli i już jak tu Niemcy przyjechali, ukrążyli, to oni już byli poza zasięgiem Niemców. Ja tu pasłam krowy, o to dziewczyną, ona tu jest zabita. Patwa Julia się nazywa. I to, że moje krowy byli na tamtej stronie drogi, a i na tę stronę drogi. Ją wzięli w tę stronę, a mnie powiedzieli uciekaj w tamtą stronę. I tym sposobem żyję i dostałem się tutaj. No i sam przód do kupu tam taka sadzawka była, razem wszystkich. A stamtąd potem już wganiali tutaj do tych dwóch obór. I tutaj byli też. Nie, tu nie było. Tu jedno u Patwy i u Mołdy byli, a tutaj nikogo nie było z Niebuszczyków. U tu już. To no, w tych dwóch uborach byli ludzie. To zamykali. To było pod słomo wszystko. To się paliło jak benzyna. 63 jest zapisane tutaj. 63 osoby. Thank you.
zupełnie tak jak powiada Biblia. I oto po mieście nie pozostał kamień na kamieniu. Tu kamień na kamieniu nie pozostał, po wiosce zostały tylko takie zielone pagórki, dwa drzewa ograniczające zasięg działki tego gospodarza, wyniesienie, pod którym można odnaleźć takie opalone cegły. Zapewne wznosił się tutaj rozłożysty wiejski piec. Ale za kilka lat nie zostanie nic. Natomiast w tej chwili została jeszcze ludzka pamięć. I tak kakany się pyta, gdzie są ludzie, gdzie są ludzie. Jaż tak na boku mniejszy był ogień, a tu człowiek się pali normalnie. Jak ślub. Szczypa. Jak szczypa. A ło mówił. Ło. I tu każdy lament. Dopiero potem o tutaj o, ustalili to miejsce, żeby te kości wszystkie pozbierać o, tutaj. I normalnie na taszkach, plachtami no. Pozbierali no, te kości. Było i no kości, ale człowiek się spalił. Nikt się nie został i pomieścili się i leżą spokojnie. Takie to życie nasze, ale... Wypalone, zniszczone I to żywcem. Jeszcze torturowane żywcem. Żywcem. Taka tragedia, jak mało gdzie było. Zagładę Szarajówki poprzedziło następujące zdarzenie. Oto noc wcześniej na ukraińską kooperatywę, czyli spółdzielnię w pobliskim Tarnogrodzie, napadli rabusie. Jeden z nich poległ w walce, a jego ciało koledzy załadowali na furmankę. Grupa pościgowa ukraińskiej policji w służbie niemieckiej odkryła, że ślady krwi prowadzą do Szarajówki. SS-mani, żandarmeria z Biłgoraja i Ukraińcy w służbie niemieckiej uderzyli na wioskę z trzech kierunków, a ten człowiek wydał rozkaz podpalenia zagród. Włodzimierz Darmochwał, komendant pozostającej w służbie niemieckiej gwardii Darmochwała, stacjonującej w Tarnogrodzie. Był to rodzaj ukraińskiej samoobrony, częściowo cywilnej, częściowo umundurowanej, działającej w ścisłej dyspozycji z biłgorajskim gestapo, ale z pewną swobodą w działaniach antypolskich. Niemcy, świetnie umiejący manipulować nacjonalizmami, mocno podsycali antagonizmy między lokalnymi społecznościami. Zbrodnie Darmochwała i jemu podobnych miały raz na zawsze wykopać przepaść między Polakami i Ukraińcami. On miał właściwie swoje wojsko, około 40, prawdopodobnie około 40 osób. Oni finansowali przez Niemców. Oni robili właśnie bardzo duże krzywdy, tak samiutko jak właściwie może tam pan wie, Szarajówkę. Oni właściwie razem z żandarmerią spalili. Upadek państwa polskiego jesienią 1939 roku, część społeczności ukraińskiej na ziemiach polskich w obecnych granicach przyjęła z nieukrywanym zadowoleniem. Liczono się z tym, że Niemcy będą naturalnym sojusznikiem i pomocnikiem w dążeniach niepodległościowych, w dążeniach narodowościowych Ukraińców. Niemcy też stworzyli swoisty rodzaj polityki narodowościowej, której głównym celem było jątrzenie między Polakami i Ukraińcami. Już w 1940 roku powołano Ukraiński Komitet Centralny pod przewodnictwem Wołodymyra Kubijowicza, którego głównym zadaniem było szerzenie świadomości narodowościowej Ukraińców na terenach okupowanych przez Niemców. To była niemiecka robota, Ukrainę im tworzyć. I oni takie rząd sobie wzięli, dali im tu takie, no... Nawet tak, o, tu gdzie ja jestem, w Dąbrowce, to spółdzielnie założyli tak zwane ukraińskie, taki sklep. Tak, tablica kooperatywa pisała. Ja od jeszcze do dzisiaj nie mam tej tablicy. Bo ja mam teraz tę gospodarkę tam. I taka nienawiść się zaczyna robić. Polaków. Oj, Bukowiny zaraz, sąsiednia wioska, wysiedlili, Bieszcze wysiedlili tu, a nasiedlili Ukraińców. No i mieli swoje cerkiew, ten kościół tego. I ja raz, kolega taki Rusin, ale wziął mnie w niedzielę do tej cerkwi, do tego kościoła swego, to ja słyszałem, taka kazalica była, taka tego, jak ten ksiądz, pop mówili kiedyś na księdza. Jak im mówił, że 20 lat w niewoli my byli, znaczy się przed wojną. Nie mieli my ni swojej szkoły, ni języka, niczego, a teraz my się doczekali tak, jak nam trzeba. I trzymali, a to wszystko tak się życzy do tej kazanicy, tak jak gołębie w górę patrzyli do niego, a ja stałem tak na boku. Wszystko słyszałem, jak tu stoję, jak tu siedzę. I
I mówię, trzymajcie się, widzicie, o, co z Polaczkami się teraz robi? Polaczków wydusimy, a my będziemy. Sprawcami zbrodni popełnionych na Zamojszczyźnie obok oddziałów SS, obok oddziałów policji niemieckiej były również jednostki pozostające we współpracy z Niemcami, a więc jednostki, w skład których wchodzili nacjonaliści ukraińscy. Niestety dopiero po roku 90, właściwie po 89, po przełomie, jaki nastąpił w Polsce, możliwe było zajęcie się zbrodniami popełnionymi przez nacjonalistów ukraińskich na ziemi zamojskiej. Źle działoby się u nas w guberni generalnej, gdyby współpraca polityczna Polaków i Ukraińców stała się rzeczą realną i gdybyśmy stracili na zawsze jeszcze uprawianą przez nas w pewnym stopniu huśtawkę politycznych przeciwieństw między Polakami a Ukraińcami. Sochy, powiat Biłgoraj, pacyfikacja wsi. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światło wiekuista niech im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Z tych wzgórz w dolinę, w kierunku wsi Sochy, o świcie 1 czerwca 1943 roku ruszyły tyraliery SS-manów. Byli to tak zwani Trawnikermen, czyli ludzie z Trawnik, Ukraińcy z podoficerskiej szkoły SS. Dochodzili do zabudowań, rozlegały się serie, krzyki, buchał ogień. Jak usłyszałam ten strzał, to już wyleciałam za mamą z domu. I zobaczyłam już dymy. Zaczął ojciec krzyczał z podwórza, że pali się. No i nie wiedzieliśmy w tym strachu wszystkim, bo miałam siostrzyczkę małe, 6-latek, brat też młodszy ode mnie był. Wszystkie pobudziliśmy się i ojciec mówi, uciekamy, bo już się pali sąsiednia ta stodoła. Tutaj, gdzie teraz stoimy, to tu było pole i tu żyto rosło. Weszliśmy w to żyto. Koło żyta leżała sąsiadka, już stryjenka, już poraniona, jęczała, krzyczała. A jej synowa z dziećmi, czwórko dzieci, wyleciała, szła i prosiła, żeby jej pomóc. Ja złapałam jedno dziecko. Mama drugie i ona tych jedno na ręce drugiego prowadziła za rękę i siostrzyczkę moje mama trzymała. Niemiec tu stał, wcześniej miał karabin tak wycelowany w tą stronę i ten Niemiec krzyczał na hałzę nas niby krzyczał, żeby nie iść w pole. A ojciec mówi, Panie, pali się wszystko, widzi Pan ogień, gdzie? A on nic nie mówił, tylko na hałzę powtarzał, ze kilka razy. A stryjenka miała małe dziecko przy piersi i to dziecko płakało. A ojciec odezwał się z żyta, Marysiu, weź go utul, daj mu piersi, niech nie płacze, bo usłyszy, przyjdzie do nas. Ale ten Niemiec, co tutaj stał, nas nie... Nic nam więcej nie mówił, tylko drugi Niemiec nadszedł tak niby z tej strony, podeszedł blisko tak nas i przez to żyto do nas i wtedy tutaj jakoś w tym miejscu moja rodzina, niby myśmy leżeli w tym miejscu, ojciec troszkę dalej,
od nas. Brat też tak w życie i z takim chłopczykiem sąsiednim. I on podeszedł, zdjął karabin z pleców i wycelował w tę stronę do nas. Jak on i strzelił, to pierwsze, ja przytulona leżałam do mamy, siostrzyczka koło niej też tak przytulona, z drugiej strony mama siostrzyczkę trzymała ręką, to strzelił do mamy, mama nawet nie jęknęła, tylko tak zadrżała i słyszałam ten bulgot krwi w niej, czy tak coś bulgotało. W czasie, jak on tu wycelował karabin, ja ręką oczy zakryłam, a leżałam do mamy przytulona. I on strzelił drugi raz, ja tylko usłyszałam, że coś takiego ciepłego zalało mi twarz. I już jeszcze słyszała, jak siostrzeczka bardzo płakała, że mamusiu, 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 zabił, zaczęła krzyczeć. A ojciec się zrzetał, odezwał do mamy, Kaśka, zawołał Kaśka, ale mama już ani drgnęła, ani słowa nie wypowiedziała. A później ojciec tylko jęknął, oj, i tyle, już nie słyszałam. Przebudziłam się, to dziewczynki, siostrzeczka i ta stryjenki, dziewczynka czteroletnia, prosili, że nie zamykaj oczu, bo nikt się nie odzywa. I mama nie odzywa się, nikt się nie odzywa. Nie zamykaj oczu. Ja otworzyłam oczy i pomogli mi, wsiadłam. To tylko ten stryjenki chłopczyk tak bardzo jęczał. Babciu, zabij mi nóżkę, mamo, zabij mi nóżkę. Bo miał rozerwane nogę w kolanie całkiem. Przestrzelone. A to dziecko pod stryjenko dusiło się, bo ona piersią karmiła skulona i jak ją zabił, to ona tak niby przedusiła to dziecko sobą. To prosiła ta stryjenki, dziewczynka, pomóż mi Stasia wyciągnąć spod mamy, bo mama zadusi Stasia. Wyciągnęliśmy to dziecko, ja troszkę lewą ręką odsunęłam tą stryjenkę, wyciągnęliśmy tego małego Stasia. Trwało tam na dole polowanie na ludzi, kiedy tym kanałem wlotowym w dolinę nagle śmignęła dziewiątka Junkersów 87. To były samoloty stacjonujące na lotnisku w Mokrem pod Zamościem, znane doskonale miejscowej ludności ze zbrodniczych polowań na ludzi. Tutaj zaczęły obsadzać bombami domy po prawej, po lewej stronie. Kiedy skończyły się bomby, zaczęły strzelać z karabinów maszynowych. Historycy potem pomyśleli, po co? Po 5 godzinach rzezi, po co bomby? Otóż były to zwykłe ćwiczenia w tak zwanych warunkach bojowych. Siostrzyczka, no i brat mówili, że nic nie odzywała się, a nas chcieli samoloty rozjechać. Tak niziutko, mówi, nakręcali tutaj i mówi, strzelali. Właśnie brat mój był ranny jeszcze z samolotu, bo mówił, że doktor, że to kula jest z samolotu. Taka duża kula była w tym kabacie, co on był nakryty. To znaczy, że przeszła jemu bez piersi, bo on tak jeszcze na boku ta kula w wacie się zakryła. Później mi doktor oddał, doktor Pajasek. Mówi, płaczesz, jak on, że on tyle cierpi. Patrz, mówi, widzisz, jak przez co on przeszedł. Był 2 razy przez Niemca strzelany i jeszcze 3 raz dostał z tego samolotu. Widzę ten ogromny morze ognia. Tylko się wszystko się paliło. Już następnego dnia po zbrodni dr Klukowski wysłał do Soch swego podkomendnego z aparatem fotograficznym. Powstał przerażający fotoreportaż przekazany po wojnie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Wtedy jeszcze z nadzieją na odszukanie i osądzenie winnych.
różnych epokach różnie bywało z pamięcią o tej straszliwej zbrodni. Stawiano kolejne wersje pomników, umieszczano tablice, ale przyszedł chyba taki czas, że trzeba postawić monument wiecznotrwały. A jest pewien szczególny pomysł. Otóż pani Bronisława spisała wszystkie domy swoich sąsiadów, tak jak ja zapamiętała, dom po domu. Pisze, domem pierwszym od góry wsi Sochy był dom milnika Piotra. Tu gdzieś niedaleko spoczywa. 23. domem był dom skrzypy Piotra, pobudowany po południowej stronie. Był to dom drewniany z gankiem. Piotr, jego syn Stanisław i córka Helena zostali zabici, a żona ciężko ranna. Leżała w szpitalu i po paru miesiącach zmarła. Krzypowej córka Kasia była wywieziona na roboty do Niemiec. Gdy wróciła po wyzwoleniu, nikogo nie dostała z rodziny. Była bez domu, mieszkała w zwierzyńcu i tam zmarła. 25. domem był mój rodzinny dom, dom Antoniego Nizia. Wszystkie budynki z drzewa, dom z gankiem zostały spalone. Pobudowane były po północnej stronie. Zabity ojciec Antoni Nizio, matka Katarzyna i brat Stasio. Tu spoczywają wszyscy. I gdyby tak, tam na skraju, wznieść z pojedynczych kamieni mur i na każdym jedno nazwisko, jeden dom, jeden zapis z pamiętnika pani Bronisławy. Tragedia Soch polegała na wyjątkowej perfidii gestapo w Biłgoraju, czyli niemieckiej, i wyjątkowej nieostrożności mieszkańców. Otóż oficer gestapo Lange z biłgorajskiego gestapo zorganizował pseudogrupę partyzancką. Mieszkali oni w nocy w zwierzyńcu, przebierali się na dzień w partyzanckie stroje, prawda, więc cywilne stroje, opaski narodowe, prawda, orły na czapkach, no i szli do wsi Sochy i tam proponowali, czy można nie nabyć, czy mogliby nabyć broni. Potrzeba do walki, prawda, z Niemcami i tak dalej. I wówczas mieszkańcy zaoferowali sprzedaż lekkiego karabinu maszynowego za kwotę 12 tysięcy złotych. I to był pretekst, żeby spacyfikować i zniszczyć wieś. I tak się stało. Majdan Stary, powiat Biłgoraj. Rozciągnięte na przestrzeni prawie 6 km, dziś już tworzące jednolitą linię zabudowy, Majdan Nowy i Majdan Stary, spotkało nieszczęście w bardzo bliskim czasie. Najpierw na Majdan Nowy SS położyło ogień artylerii. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Pół godziny trwało bombardowanie, spłonęło wiele zabudowań, zginęło wielu ludzi. A 3 lipca śmierć przyszła tutaj. W połowie czerwca Globocnik ściągnął na teren Zamojszczyzny 3 dywizje SS z lotnictwem, wozami pancernymi i artylerią. Także liczne oddziały żandarmerii i policji pomocniczej. W ciągu miesiąca wysiedlono 171 wsi, zabito prawie 1000 osób, z tego ponad połowę w powiecie biłgorajskim. Wsiom określanym jako bandyckie gotowano szczególny los. Raptem tyle Niemców, ale to Niemcy były SS-owcy, bo miały tu na rękawach i na czole SS i trupie łby takie, biegły czaszki. Kogo zobaczyły, to do kupy ściągały, do kupy. I już byliśmy utoczone nimi, tymi Niemcami, my w środku.
Tak, a jeździły na koniach, to ludzie wypuszczali konie. My nawet u sąsiadów wypuścili, bo jak się paliło, a ich złapali tam od Majdanku, to tata poszli wypuścić, żeby się bydło nie spaliło. A mężczyzn, jakiego chłopa złapali, to wiązali powrozem u szyję. Tak, talicek. Tak jeden przed drugim rzędem tak stały. Tak chłopy, tam i tata był. Starsze kobiety mówiły tak między sobą, że jeśli by nam by nas gnali gdzie w ogień na spalenie, to rzucamy się pod nogi, niech kolbami zabija, aby nie w ogień. Bo już tutaj od naszych budynków trzecie budynki już się paliły. To podpalali zapalającymi kulami i to było słoma, poszycie takie, to się tam zapaliło raz, dwa. Wtedy te Niemcy tam były koło tych mężczyzn przy tych powrozach tam i kazały im się odwrócić i tak poprowadziły tam. Tam jest też taka mogiła, gdzie tam te mężczyźni byli zabite. Tam i tam, no maszyna, karabinowe maszyny, no, zabijali tam. Jak tam zabili wszystko, przyszli do nas i kazały naprzód pójść, raus, naprzód pójść. I tak my szłyśmy, ja wiem, tak jak oj dalej, jak do tego lasku bez szosy, dalej, tak bez takiej łąkę. I tam halt, chciały stanąć. Ja tak szła na przodzie i to braciszek ten, co miał siódmy rok i mama. Tu dużo jeszcze było więcej. I jedna kobieta, Pelczycha się nazywała, taka staruszka, od razu tak kucnęła na kolana, tak. Rzuciłaś na kolana, ja tak kucnęła. Jak to z babą Niemiec za uszewkę, tu za tego, zaczął ją kopać, targać. Nie, o tam już jej mało co brakowało. Trzech za nami szło, a ja dokładnie nie widziałam, bo całkowicie mi się nie obejrzała, żeby ich policzyć. I tak całkowicie, i jak powiedzieli, że chcę stanąć, to tylko pamiętam, żem się przeżegnała. Tyle pamiętam. Jakbym się upamiętała, to leżała w trawie. No. A tylko słyszała głos braciszka, tego dziecka, oj. Tak poraźliwy głos, oj. Słyszała. I więcej nie słyszała, nic. Jak słyszałam jeszcze haruk Niemców koło siebie, słyszałam, to zaczęli dobijać, kto się ruszał, dobijać. I wtedy tu w nogę, tu w piętę i pod spodem mi kula wyszła. To tylko tak mnie zapiekło, ale udałam, że nie żyję i tak nic, żebym się nie ruszała, nic. I aż później, za jakimś czasem słyszałam, że jak człap po trawie, że poszły. Poszły. To takie dziecko, 12 lat, 13 rok, że poszły. I sama pierwsza usiadłam. No i dwie kobiet, to była Skubiska i Zanicha. To Skubiska to nie miała nic kulotrącone, a Zanicha troszeczkę rękę. Jak zobaczyły, że ja siedzę, tak się jedna i druga zerwały i zaraz Boża były i poszły w żyta. A ja gdzie pójdę? Płakałam i narzekałam, czego mnie nie zabili całkiem. Wybite, spalone, gdzie ja pójdę? No jeszcze mama żyli troszkę jeszcze. Pytali się, co mi je, żeby im wody dać. Ach, moje ręce utakiło. Bite były. Potem nie za długim czasem zmarli, to dalej tak lico szczerniało, że zmarli. A ile jeszcze się kobiet ruszało, męczyło się. Taki chłopak 14-letni, jak się męczył, tak się potoczył przez tego, tak się męczył. Gdzieś ręce miał zdrowe, tak ręcami machał bardzo, tak się męczyło. A potem wszystko widziałam, jak umierali, jak... No ale gdzie miałam pójść?
strasznie mi się pić chciało, bo to wielka gorączka mnie ogarnęła gdzieś. 11 ran, a tak kule jak szły, to ja nie wiem, czy mogę, nie wiem. Ja nie pamiętała tego, nic nie wiem. Nie wiem, tylko tu było. Tu 2, 3, 4, 5 i tu 4. I tutaj bity i z pospodem wyszło. Krew szła tyle, ile sama chciała. Ile tego chciała, nikt nie tamował. I ja szła w się. Samisieńka, idę, wiosko, idę. Te ruskie ludzie, co były, krowy doiły, mleka miały w cebrach. A mnie się strasznie pić chciało, nic mi nie chciały dać, tylko wyganiały mnie. Wąt, uciekaj stąd, wąt. Tak wyganiały mnie. Mięciocz, jak on się nazywał, to był ruski taki. I patrzę, że wodę nabierał. Już mi nie zależało na tym, choć dziecku, że może mnie zabiją albo co. Poszłam, bo mi spragnienia z wody. Wodę nabierał. Skręciłam tam na podwórze, on mnie się nie pytał, co mi je, bo on dobrze wiedział. Ja była cała zakrwawiona, cała mchet, jakże mu siadła, to że z głowy zlatywały mi kawałki czaszki brata. Wtedy byłam cała zakrwawiona. Żona jego wyszła z ubory i mówi, tam do niej się odezwał i mówi, przynieś rosołu i podrzyj koszule lniane. Kiedyś to lniane koszule były. I tam przyniosła mi w kwarcie, to mi trzymał te kwarty, ja piłam. I te koszule podarte, to mi ręce tutaj poukręcał. Tu, gdzie mógł, to poukręcał, a resztę to tak było już. I mówi, ja dziecko bym cię, gada, przytrzymał ciebie w domu, ale jak te drugie sąsiady, jak zobaczą, mówi, jak będę wiedzieć, to ciebie zabiją i mnie. I ona dostaje serię z pistoletu maszynowego i przeżywa. I ona ze mną rozmawia. Wtedy, nie dzisiaj. Młoda dziewczyna, młoda kobieta, prawda? Wtedy ja byłem młody i ona mi opowiada to straszne sprawy. Zwały trupów, po którym ona leży. No to jakby pan to odbierał? Nie wiem. Potworność. Sprawą wyjaśnienia zbrodni w czasie akcji Werwolf w miejscowościach Sochy, Szarajówka i innych zajęto się już w roku 1945. Próby te podjęła ówcześnie działająca Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie. W okresie jej działania do 1949 roku nie udało się ustalić wszystkich okoliczności i sprawców zbrodni. Zgromadzone materiały przesyłano w ramach pomocy prawnej w celu ustalenia miejsca pobytu sprawców zbrodni do Republiki Federalnej Niemiec, do działającej tam centrali ścigania zbrodniarzy w Ludwigsburgu i do prokuratury przy Sądzie Krajowym w Hamburgu. Niestety nie posiadamy do dziś informacji, w jaki sposób materiały te zostały wykorzystane i czy na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej ówczesnej udało się odnaleźć sprawców zbrodni. Potok Górny, powiat Biłgoraj. Błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny. Ta suma przybliża nas do wielkiej pamięci wielkiego kapłana, sługi Bożego, księdza Błażeja Nowosada, kapłana i proboszcza tej parafii, który zginął w tej świątyni, tu wśród nas. Jest jego męczeństwo, ale i pamięć, wiara. I głęboka wina, głęboka miłość nasza. 19 grudnia 1943 rok. Była niedziela. Każdy na roraty się zabierał, jak to się mówi, tego.
a tymczasem, że myśmy byli ustawieni Dąbrówka, Zagródki i Potok. Jedna trzecia potoka od szkoły tu do kościół. Było w polu obstawione. To takie cywilne, te, jak to się mówi, Ukraińcy, cywile. To z całych wszystkich posterunków były. I z Krzyżpola, i z Tarnogrodu, i zewsząd były. I z okolicznych wiosnów cywile były. Ubezpieczali wszystkie wioski. Ludność ukraińska. Dostały broń i te karabiny. I to Niemcy pokłócili nas. To Niemcy pokłócili. Darmochwała gwardia. No one też byli tu, na tej akcji. Takie czarne mundury mieli. To nazywało się szupo. No i tak, pierwsza się paliła szkoła. Straż przyjechała z Lipin, chciała gasić. Pytał się ten naczelnik, czy wolno gasić, zastrzelił go, zabił go. I po kolei, kto się natrafił, tam kobiety, ile to, 19 osób zabite było tego dnia. I po kolei szli mężczyzn, zabierali i do szeregu. Szereg taki wzdłuż wioska po kolei podpalały, paliło się wszystko. I my wleźli do kościoła i wszystko na strych. To szczęście, że ja szedł ostatni. Ja już głowę miał na strychu, a pojrzą się w organy, mówię tak, ja w organy się schowam. A czego ja wlazłem w organy? Dlatego, że ksiądz skupił instrumenta w Lwowie za swoje pieniądze i założył nam orkiestrę, takie młode chłopaki, nas było 9. I my instrumenta chowały w organy te. Podnosiło się ten filonek, mnie te instrumenta kładły w organy. Chowajmy do domu już mnie, bo w drugą niedzielę granie będzie, czy tego, to my już tego. I tam je kładły. I ja to wiedziałem, to dzięki księdzu, że sprowadził orkiestrę, że ja żyję. A szereg już był tutaj na rogu kościoła. Tu wszystko tam stawi, tam stał ksiądz, nieboszczyk Nowosad. Jego szeregu wzięli do kościoła. I potem męczyli księdza. Strasznie męczyli, piszczał ksiądz. Ci, co spuszczali księdza tu ze strychu, to mówili, że całkiem miał głowę roztrzaskane. Nie od kuli, no chyba od kolb karabinowych. No i tu był kuty, prawdopodobnie w paznokcie. Tak, a ksiądz sam wyszedł do tego. Tam kucharka taka służyła, młoda dziewczyna, i niech się ksiądz schowa, niech się ksiądz schowa, gada. Gdzie owce, to i pasterz musi być. Do dziś nie udało się całkowicie zbilansować okupacyjnych strat Zamojszczyzny, poniesionych w konsekwencji wysiedleń, pacyfikacji i egzekucji. Dzięki pracy konspiracyjnych dokumentalistów uczyniono to jednak dla powiatu biłgorajskiego. Niemcy i ich kolaboranci dokonali na tej ziemi 65 pacyfikacji. 42 masowe egzekucje. Zamordowali 7 tysięcy mieszkańców powiatu. Zapewne drugie tyle to ludzie zaginieni bez śladu. W toku akcji zabezpieczającej Wilkołak 1 ewakuowano miejscową ludność z obszaru nieco na zachód. Zapewne nigdy nie sądził Odilo Globocnik, że przygotowane przez niego dla Himmlera dokumenty przetrwają hitlerowską epokę. Otóż trafiły one najpierw w ręce prokuratorów Trybunału w Norymberdze, a potem w ręce historyków. A pomysły były zaiste przerażające. Oto dwie spokojne, żyjące obok siebie na południowej Zamojszczyźnie nacje, Polacy i Ukraińcy, zostali postawieni przeciwko sobie. Odilo Globocnik powiedział Ukraińcom tak: jeżeli wyrzucicie Polaków z tych ziem, możecie te ziemie sobie wziąć. Oczywiście było to kłamstwo. Generalnie chodziło o to, aby Niemcom osiedlanym w centralnych częściach Zamojszczyzny zapewnić bezpieczeństwo.
Potem Ukraińcy mieli walczyć z Polakami o te ziemie stanowiące swego rodzaju bufor, a potem Ukraińców miał spotkać ten sam los co Polaków. Sumując to wszystko, był to ogromny sukces polityki niemieckiej. Doprowadzono do zantagonizowania społeczeństwa Polaków i Ukraińców na tych terenach, zantagonizowania, zakończono zbrodnią, często ludobójstwa. Z dzisiejszego punktu widzenia z przykrością należy stwierdzić, że większość zarówno rozkazodawców, jak i bezpośrednich wykonawców akcji pacyfikacyjnych na Zamojszczyźnie uniknęła odpowiedzialności karnej. Dzisiaj, ze względu na upływ czasu, trudno liczyć się z tym, że można ich będzie podstawić przed ludzkim wymiarem sprawiedliwości. Płonęły wsie, ginęli ludzie, egzekucje masowe, zemsta, odwet. To są sprawy bardzo złożone, które dzisiaj trzeba z ogromnym spokojem traktować, rozumieć straszliwe reguły wojennej gry i nacjonalizmu też.